Świdnicy jest 561 mieszkań socjalnych. Czy uważa pani, że to jest wystarczające, żeby zaspokoić potrzeby potrzebujących? Nie, myślę, że nie za bardzo. Dlaczego? No bo ja myślę, że tutaj są dużo ludzi, którzy potrzebują po prostu takiego mieszkania. No ale to do władzy pytanie niestety. To jest mała ilość, prawda? No bo jest wielu potrzebujących i no wiele osób czeka, tak jak się chodzi do urzędów i tak dalej. Mam na przykład koleżankę, która jest na liście bodajże od 2-3 lat. No i też czeka, prawda? I nie ma tych mieszkań, brakuje po prostu tych mieszkań socjalnych, prawda? Jest przewyższa liczba potrzebujących liczbę dostępnych lokali. Jak na taką miejscowość nie. Ale czeka. Wydaje mi się, że jest na pewno więcej osób potrzebujących takie mieszkanie. No na tyle mieszkańców to chyba za mało. Dlaczego? No bo jest bardzo dużo ludzi bezdomnych. Tak jak się widzi. W Świdnicy jest 561 mieszkań socjalnych. Czy uważa pan, że to jest wystarczająca ilość dla mieszkańców i dla potrzebujących? Jeżeli chodzi o takie miasto jak Świdnica, wydaje mi się, że to jest mała liczba mieszkań socjalnych. Dlaczego? No, dlatego, że Świdnica jest większym miastem, tak? No, ma około 50 tysięcy mieszkańców, więc siłą rzeczy to jest zaledwie niewielki procent, a ludzie w większości przypadków żyją za mniejsze pieniądze, na których nie stać na własne M. Nie wiem, jaka jest obecna liczba mieszkańców i ile jest wśród nich młodych ludzi, którzy mają takie potrzeby. No ale liczba nie jest imponująca, wydaje mi się. Biorąc pod uwagę, wydaje mi się, że jednak Świdnica nie jest chyba starzejącym się miastem, że jest to spora liczba młodych ludzi. Uważam tą liczbę za niewystarczającą.